Rozmowa z Agatą nijak nie poprawiła mi nastroju. Wręcz przeciwnie. Nie dość, że denerwowała mnie cała sytuacja, to ona wcale jej nie poprawiła. Zamknięta w szpitalu otoczonym przez wojsko? O co tutaj chodzi? Dlaczego w mediach nadal nie ma ani jednej wzmianki na ten temat? Dlaczego nic się o tym nie mówi? Czyżby jakimś cudem ktoś zabronił rozpisywać się o tym, co dzieje się za naszymi oknami? Ale dlaczego miałby to robić? Przecież społeczeństwo musi wiedzieć. Musimy być poinformowani o ewentualnych zagrożeniach. Tymczasem jesteśmy jak te szczury w Nowym Jorku. Nie wiemy nic. Biegamy na oślep. Moje rozmyślania przerwał dźwięk telefonu. Przemek. Miałem do niego zadzwonić, lecz muszę szczerze przyznać, że mam problem z poskładaniem własnych myśli do kupy. Potrzebowałem chwili skupienia. Chwili na przetrawienie tego wszystkiego. Jestem rozdrażniony, a rozmowa z kumplem może niestety ten stan pogorszyć. Halo? No i co? Miałeś do mnie zadzwonić. Minęło ponad pół godziny i cisza. Rozmawiałeś z Agatą? Tak, ale od razu mówię, że chuja się dowiedziałem. Jak to? Nic ci nie powiedziała? Pogadaliście sobie o pogodzie i pa. Nie, nie o to chodzi. Po prostu nie wiem niczego nadzwyczajnego, tak? No ale chyba coś ci powiedziała. Nic nie wie, co tam się odpierdala na mieście? Pracuje w szpitalu, tak? Skoro po ulicach popierdala wojsko, strzela z karabinów i czołgów, to możliwe, że do szpitala trafiają jacyś ranni. A skoro trafiają... Przymknij się na moment i daj mi skończyć. Powiedziała, że na zewnątrz nie jest bezpiecznie. Kazała mi zostać w domu. Zabarykadować się i siedzieć cicho. Wie, co się dzieje na zewnątrz. Podobno cały szpital jest otoczony przez wojsko. Pilnują ich, ale nie wiedzą dlaczego. Nie wiem, co Agata miała na myśli, ale powiedziała coś w stylu, że to, z czym walczą żołnierze, to nie są ludzie. Co? Jak nie ludzie? A co, jebane ufolutki? Nie wiem, mnie nie pytaj. Przypomnij sobie tylko, czego byłeś świadkiem w kawiarni. Co widziałeś? Jak facet odgryzł drugiemu gardło, tak? Ta, pamiętam. Ale co to może być? Jakaś ludzka wścieklizna? Nie wiem, stary, no nie pytaj mnie, bo ja wiem tyle samo, co ty. A może powinniśmy się spotkać? Co? Może wpadnij do mnie. Ja mieszkam dość wysoko. Może tutaj nic nam nie grozi, a we dwóch zawsze raźniej. Chyba cię pojebało. Po całym Olsztynie lata wojsko, czołgi, śmigłowce. Armia strzela do chuj wie kogo i po co. Ludzie skaczą sobie do gardeł, a ja teraz będę sobie robił wyprawę? Dopóki nie dowiemy się, co się dzieje, nie ma mowy, abym się stąd gdziekolwiek ruszył. No dobra, spoko, jasne. Masz rację. Dobra, w takim razie rozłączam się. Gdybyś dostał jakieś info od Agaty, daj znać. Jasne. Trzymaj się. Rozłączyłem się. Nie mogłem przestać myśleć o Agacie. O tym, czy jest bezpieczna. Czas dłużył mi się niemiłosiernie, a wypełniało go ciągłe sprawdzanie telefonu i portali informacyjnych. Gdy tylko po raz kolejny odkrywałem, że serwisy milczą, czułem rosnące napięcie, zdenerwowanie i powoli dające o sobie znać przerażenie. Na zewnątrz zapadł już zmrok, gdy usłyszałem kolejną salwę strzałów. Ta jednak brzmiała wyraźniej, jakby rozegrały się dosłownie tuż w okolicy. Spanikowany podbiegłem do okna i wyjrzałem, próbując dostrzec cokolwiek. Niestety, widziałem tylko zaparkowane pod blokiem auta i to wszystko. Nie dostrzegłem żadnej żywej istoty. Nikt nie przechodził chodnikiem. Nikt nie przyjechał, ani nikt nie odjechał. Tylko drzewa nie ruszyły się ze swojego miejsca. Kolejne strzały, po których usłyszałem dźwięk syren. Już sam nie wiem, czy należały do policji, pogotowia, straży czy też wojska. Po nich nastąpił ogromny wybuch. Siła była tak ogromna, że poczułem, jak drży podłoga.
Usłyszałem wibracje wszystkich szyb w oknach, a ja w jednej sekundzie upadłem przerażony na podłogę. Co jest, kurwa? Czy to samo usłyszał Przemek? Czy to oznacza, że gdzieś tutaj zjawił się czołg? Syrena. Usłyszałem ją dość wyraźnie. Wiem, że to jedna z tych syren miejskich alarmowych, czy jak to się tam nazywa. Zazwyczaj uruchamiają je 1 sierpnia w godzinę W. Zdarzało mi się ją również słyszeć w inne dni, ale nigdy nie wiedziałem, po co wy ją. Czy są to jakieś szkolenia, ćwiczenia? A może przed czymś nas ostrzegają? Zawsze myślałem, że jakby przyszło co do czego i takie syreny zawyją naprawdę, to ludzie nie będą mieli pojęcia, co to wycie oznacza. Co mamy robić? Ktoś nas atakuje? Wybuchła wojna? Lecą na nas bombowce czy jeszcze inny diabeł? Kto o tym do chuja myśli? Kto ma tę świadomość? Kto, słysząc taką syrenę, jest w stanie powiedzieć, co ona oznacza i co powinno się w takiej sytuacji zrobić? Ja nie wiem. Momentalnie chwyciłem telefon i uruchomiłem wyszukiwarkę. Syrena alarmowa. Urządzenie elektroniczne, które bla, 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 bla. Co one oznaczają? Jeszcze raz. Syrena alarmowa, sygnały. Wyświetliła mi się propozycja z grafiki Google'a. Kliknąłem w nią, licząc na znalezienie jakiejś prostej tabeli z oznaczeniem co i jak. Trafiłem. Pierwszy obrazek przekierował mnie do strony, na której mogłem sobie taką tablicę informacyjną kupić. Alarm o klęskach żywiołowych. Sygnał ciągły, trwający 3 minuty. Odpada. Alarm powietrzny. Dźwięk modulowany, 3 minuty. Nie, to raczej nie to. Alarm o skażeniach. Dźwięki trwające 10 sekund, powtarzane przez 3 minuty. Zaczynam liczyć. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O kurwa. Może się pomyliłem. Liczę jeszcze raz. 1, 2, 3. Wszystko się zgadza. Alarm o skażeniu? Ale jakim skażeniu? Niestety na tablicy nie ma żadnych dodatkowych informacji. Wracam do wyszukiwarki. Syrena alarmowa, skażenia. Szybko przejrzałem kolejne obrazki, lecz nie znalazłem nic, co różniłoby się od oglądanej przed chwilą tablicy. Jakie mogą być skażenia? Chemiczne? Biologiczne? Nuklearne? Co się dzieje? Kolejny huk. Potem wybuch. Jeszcze głośniejszy i jeszcze potężniejszy. Czy to koniec? Czy już więcej nie zobaczę Agaty? Siedzieliśmy w niewielkim pomieszczeniu, którego ściany w całości pomalowane były na biało. Podłogę przysłaniała grafitowa wykładzina. Czarne, składane krzesła nie należały do najwygodniejszych, ale nie mogliśmy nic z tym zrobić. Na jednej ze ścian wisiało dość szerokie lustro. 2, może nawet 3 metry. Pod nim niemal takiej samej długości blat. Wyglądało to jak jakaś garderoba dla artystów, którzy mogli się tu przebrać i odpocząć przed występem. Czekaliśmy tu już ponad godzinę. Marcin przyniósł nam obiad, który, muszę przyznać, był dla nas prawdziwą ucztą. Ryż w sosie słodko-kwaśnym z warzywami. Niestety, nie było tu ani grama mięsa, ale dla ludzi, którzy żywili się paluszkami, chipsami, batonami albo starym chlebem, był to posiłek rodem z wykwintnej restauracji. Marcin zapowiedział, że przed samym testem przyjdzie po nas niejaki Jarek. Jest odpowiedzialny za jego przeprowadzenie.
ma nam szybko objaśnić, o co chodzi i zaprowadzi nas na miejsce. Według tego, co się dowiedzieliśmy oraz według wiszącego tutaj zegara, pozostało nam jakieś pół godziny. Stresujecie się? Czym? No tym testem. A czym tu się stresować? Zwykły test sprawnościowy i tyle. No patrzcie, jaki komandos się znalazł. A nauczyłeś się już robić fikołki? Bo na studiach jeszcze miałeś z tym problem. Chujołki, nie fikołki. Co ty myślisz, że jak przyjdzie nam walczyć w terenie, to najważniejsze będzie, abym umiał robić fikołki? Ja mam strzelać do nieumarłych, a nie prezentować im akrobacje. No, wiesz, gdyby zaatakował cię jakiś niespodziewanie, z boku lub z tyłu, mógłbyś mu uciec, robiąc właśnie fikołka. Chyba za dużo nagrałeś się w te swoje gry. To jak myślisz, jak ten test będzie wyglądał? A jak może wyglądać test sprawnościowy? No chyba nie każą nam lepić pierogów na czas. Pewnie postrzelamy do celu, do jakiejś tarczy. Przebiegniemy przez jakieś płotki, przeczołgamy się przez jakieś opony. No, ty to chyba przez opony od Ursusa. Spierdalaj. No, i to tyle z grubsza. Bieg, pif, paf, hop, siup i tyle. Obyś miał rację. Ale wiedz, że jak utkniesz w jakiejś oponie, to nie będę wyciągał z niej twojej dupy. Spokojnie. Wtedy napnę mięśnie i rozerwę ją na pół. Witek praktycznie nie odezwał się ani słowem, odkąd trafiliśmy do tego pokoju. Usiadł na krześle tuż przy samym blacie i wpatrywał się w sobie tylko znany punkt w drzwiach. Zarówno ja, Przemek, jak i Paulina wiedzieliśmy, że nie ma sensu pytać go o samopoczucie. Dlaczego nic nie mówi i tak dalej. Najprawdopodobniej był zły na całą sytuację. Nie podobało mu się to, w jak gównianym położeniu się znaleźliśmy. Chociaż tylko on uważa, że jest to gówniane położenie. My nie widzieliśmy w tym niczego niepokojącego. Wręcz przeciwnie. Nakarmili nas, chcą nas przyjąć do siebie. Dlaczego trzymają nas pod kluczem w odizolowanym pokoju? Czekamy na test, tak? Jesteśmy obcymi ludźmi, więc nic dziwnego, że podchodzą do nas nieco nieufnie. Po kilku minutach usłyszeliśmy dźwięk przekręcanego zamka. Wszyscy momentalnie spojrzeliśmy w kierunku drzwi, zastanawiając się, co nas za chwilę czeka. Te otworzyły się powoli. Do środka zaś wszedł mężczyzna. Był raczej średniego wzrostu. Na oko po 40. Miał na sobie mundur wojskowy, a gruby, skórzany pas zdobił skryty w kaburze pistolet. Jaki? Niestety nie byłem w stanie zauważyć. Dobry wieczór, rekruci. Mam na imię Jarek i odpowiadam za przeprowadzenie waszego testu sprawnościowego. Od razu wyjaśnię. Nie odpowiadam za jego przygotowanie, a jedynie za jego przeprowadzenie. Czekaj, ja skądż cię znam? Spojrzeliśmy na Przemka nieco zaskoczeni, w przeciwieństwie do Jarka, który łagodnie się uśmiechnął. Tak, na pewno skądś cię znam. Już gdzieś cię widziałem. Nie mieszkałeś przypadkiem w Olsztynie? Nie, jestem stąd, z Katowic. Kurde, nie mogę, no rękę dam sobie uciąć, że skądś cię znam. Mikołaj, nie kojarzysz? No, nie bardzo. Jak ja tego nienawidzę. Wiesz, że skądś kogoś znasz, a ni chuja nie możesz sobie przypomnieć skąd. Obawiam się, że w tej chwili to mało istotne, skąd mnie znasz. Wiem, już wiem. Ale jazda, jesteś tym głosem z mapy. Co? Głosem nawigacji. O czym ty mówisz? Na bank. Powiedz coś jeszcze raz. To nie jest koncert życzeń. No ludzie, przecież to nawigacja we własnej osobie. Chłopie, to ty jesteś żywą istotą? Ja myślałem, że jesteś jakimś tam komputerkiem czy sztuczną inteligencją. Jak widać, jestem żywy. Ale czad. A weź powiedz coś tym głosem jak nawigacja. Daj jakieś... Kieruj się na północ czy coś, no. Chuj ci w dupę. Może być? Dobre. Nawet masz poczucie humoru. Zajebista sprawa. Też chciałem kiedyś być lektorem. Kiedyś na YouTubie słuchałem takiego gościa, co czytał creepypasty. Takie straszne historie. Fajna sprawa. Nawet zastanawiałem się, czy samemu nie zacząć się bawić w takie rzeczy. Siedzisz sobie i mówisz... Czytał Przemysław... Naprawdę cieszę się twoim szczęściem, ale czy możesz łaskawie zamknąć już ryj? Dziękuję. Niech pan kontynuuje. Dziękuję.
Nie chciałem być niemiły już na pierwszym naszym spotkaniu. Cieszę się, że pan mnie rozpoznał i wzbudziłem w panu tak pozytywne emocje, ale jak dobrze wiecie, sytuacja się zmieniła. Nie ma telewizji, nie ma radia, nie ma internetu, nie ma nawigacji. Za to jest ten obóz. Spora część mieszkańców Katowic znalazła tutaj schronienie. Na pewno doskonale pamiętacie, jak to wszystko wyglądało, prawda? Podejrzewam, że w mniejszym lub większym stopniu wszędzie było podobnie. Wielka panika i chaos. Wojsko na ulicy, strzały, wybuchy. Ludzie uciekający w panice, jeden wielki popłoch. Gdy wiadomo już było, z czym mamy do czynienia, rozpoczęła się walka o przetrwanie. Gdzie się skryć? Z czego żyć? Co jeść? Co pić? Jak zdobyć zapasy? Dzięki takim ludziom, którzy stworzyli to miejsce, wielu mieszkańców cieszy się czymś, co w niewielkim stopniu przypomina im ich dawne życie. Tu nie muszą się martwić, nie muszą się bać, zastanawiać, co włożą do garnka i co dadzą dzieciom na śniadanie kolejnego poranka. Wspólna praca popłaca. Z tego, co wiem, wy również chcecie u nas zostać i zacząć nowe, spokojne życie z dala od lęku, strachu i niepewności o to, co będzie jutro. No, nie do końca to tak wygląda, ale niech będzie. To znaczy? To znaczy, że twoi żołnierze zostawili na nas pułapkę. Aresztowali i siłą doprowadzili do tego waszego prezydenta, czy jak on tam się zwie. On z kolei wymyślił sobie jakieś testy, które mają dowieść naszej lojalności, sprawności i Bóg wie czego jeszcze. A ja cały czas mówiłem, nie chcę tutaj zostać. Chcę jechać dalej, jasne? Nie interesuje mnie ten obóz i dziękuję za oferowaną pomoc. Nie chcę z niej korzystać. Chcę jechać dalej. A mimo to nie mogę. Nie mogę sobie iść. Muszę bawić się w jakieś testy. Może ty wyjaśnisz mi, po co to wszystko? O co tutaj tak naprawdę chodzi? Zadajesz trudne pytania. W dodatku obawiam się, że nie jestem właściwą osobą do udzielania na nie odpowiedzi. Tak? To komu mam je zadać? Szanowny pan prezydent nie raczył nam niczego wyjaśnić. Nikt nie chce nam niczego wyjaśniać. Traktujecie nas jak idiotów. O co tutaj chodzi? Niestety, ale to nie jest odpowiedni czas na takie rozmowy. Wasz test czeka. Jeśli nie chcecie pogorszyć swojej sytuacji, po prostu chodźcie za mną, okej? Witek nie odpowiedział, co wszyscy uznaliśmy za potwierdzenie. Najwidoczniej uznał, że najprostszym rozwiązaniem będzie spełnić ich chore wymysły, wykonać ten test i później ewentualnie odejść z obozu. O ile będzie taka możliwość. Jarek otworzył drzwi i przytrzymał je, dając nam jasno do zrozumienia, że mamy pierwsi opuścić to pomieszczenie. Bez słowa wyszliśmy na korytarz, którego pilnowało kilku innych, uzbrojonych po zęby żołnierzy. Chodźcie za mną. Powiesz nam coś więcej o tym teście? Jak to będzie mniej więcej wyglądać? Co mamy robić? Bo tak na dobrą sprawę nie wiemy nic. Wszystkiego dowiecie się na miejscu. Tam objaśnię wszelkie zasady. Aha. Szliśmy wąskim korytarzem. Cały czas w towarzystwie wojskowej eskorty. Po chwili dotarliśmy do drzwi, które w całości zasłonięte były czarną folią. Tutaj musimy się rozejść. Za chwilę przejdziecie przez te drzwi. W środku czeka dwóch żołnierzy, którzy w odpowiednim momencie wpuszczą was do sali testowej. Są tam obserwatorzy, którzy będą śledzić wasze działania. Uprzedzam, żebyście nie byli zaskoczeni. Teraz pójdę ich przywitać, zapowiem wasz test i gdy wywołam was przez mikrofon, koledzy odsłonią wam przejście i wejdziecie do nas. Jasne? No, raczej tak. Powodzenia. Po tych słowach odwrócił się napięcie i dynamicznym krokiem ruszył w kierunku innego korytarza. Jeden z pilnujących nas żołnierzy uśmiechnął się i otworzył obklejone folią drzwi. W środku panowała kompletna ciemność i dopiero światło, które wpadło z zewnątrz, pozwoliło nam dostrzec, co się za nimi znajduje. Był to niewielki łącznik, przejście między korytarzem, w którym się znajdowaliśmy, a czymś, co znajdowało się za wielkim, czarnym materiałem. Przypominało to trochę kurtynę teatralną. W tej samej chwili usłyszeliśmy stłumione głosy, co świadczyło o tym, że po drugiej stronie są jacyś ludzie. Nie wiem, o co chodzi, ale mam jakieś dziwne przeczucie. No,
W ogóle to wszystko jakoś dziwnie wygląda. Coraz mniej zaczyna mi się to podobać. Nie chcę być tym chujem, który mówi, a nie mówiłem, ale tylko to ciśnie mi się teraz na usta. Nie przesadzajmy. W sumie na razie nie wiemy w ogóle, czego możemy się tutaj spodziewać. Nie panikujmy. Zostawmy to ewentualnie na później. Jeden z żołnierzy wskazał nam ręką ciemny łącznik. Mieliśmy wejść do środka. Niezbyt chętnie, ale wiedząc, że i tak nie mamy innej opcji do wyboru, wykonaliśmy polecenie. Po chwili drzwi pokryte folią zamknęły się za nami, pogrążając wszystko w mroku. Dobry wieczór Państwu. Witam wszystkich zgromadzonych na kolejnym teście sprawnościowym, przygotowanym dla naszych nowo przybyłych gości. Już za moment pojawi się tutaj czwórka naszych bohaterów, która zmierzy się w dwóch zadaniach. Pierwszy test to oczywiście test podstawowy, rozgrywany tutaj na miejscu. Drugi test to test plenerowy, gdzie nasi zawodnicy sprawdzą się w prawdziwych sytuacjach zagrożenia życia. Zmierzą się z niebezpieczeństwem, które może spotkać każdego po przekroczeniu murów naszego obozu. To ten test oficjalnie sprawdzi, czy nasi goście nadal będą chcieli funkcjonować na własną rękę poza obozem, czy też udowodnią swoją siłę, waleczność i zdecydują się wzmocnić naszą społeczność. Wszystko rozstrzygnie się niebawem. Powitajcie ich gorąco. Przed Wami Paulina, Mikołaj, Przemek oraz Witek. Wielkie brawa! W tym momencie żołnierze odsłonili kurtyny. Mocne światło reflektorów momentalnie nas oślepiło, a ogromny i donośny aplauz zagłuszył wręcz nasze własne myśli. Gdy wzrok, który przez ostatnie chwile tkwił w mroku, powoli zaczął przyzwyczajać się do nowych warunków, dostrzegłem, że znajdujemy się na głównej arenie spotka. Wszystkie trybuny były zapełnione. Dosłownie tak, jakby za moment miał tutaj rozegrać się mecz siatkówki reprezentacji Polski, albo swój koncert miał dać przynajmniej Dawid Podsiadło. Co to ma być do kurwy nędzy? Nie wiem, ale naprawdę zaczyna mi się to nie podobać. Ogromny tłum, który zebrał się na trybunach, cały czas klaskał. W tle grała jakaś dynamiczna, rytmiczna muzyka. Wszystko przypominało jakieś wydarzenie rozrywkowe, które lada moment mogłoby się tu rozegrać za czasów przedpandemicznych. Słuchajcie, widzicie te siatki? Tak, i niestety nie sprawiają, że czuję się dzięki temu lepiej. Cała arena otoczona była siatką, wysoką na jakieś 4, a może nawet 5 metrów. Jedyne wejście na arenę stanowiło to, którym sami przed chwilą tu weszliśmy. Nie było innego sposobu, aby się stąd wydostać. Witajcie. Tak, zapewne jesteście nieco zdezorientowani, ale spokojnie, to normalne. Każdy, kto przechodzi ten test, ma takie same odczucia. Już wyjaśniam zasady. Wszyscy chcemy przejść już do sedna. Jak widzicie, cała arena jest do waszej dyspozycji. Jest to kawał przestrzeni, która pozwoli wam wypełnić zadanie. Na arenie, w różnych miejscach, możecie znaleźć przedmioty, które pomogą wam w zaliczeniu. Są to m.in. młotek, kij bejsbolowy, kilka śrubokrętów i wiele innych gadżetów. Wasze zadanie jest bardzo proste. Przetrwać i zaliczyć wszystkie poziomy. O czym on pierdoli? Jakie kurwa poziomy? Nie wiem, ale zapewne zaraz się wszystkiego dowiemy. W takim razie życzę wam powodzenia. Jak to mówią, wszystkie chwyty dozwolone. Przed wami poziom pierwszy. Zaczynamy! Widownia po raz kolejny zaserwowała nam donośne brawa i okrzyki. Spojrzeliśmy na siebie, nie mając kompletnie bladego pojęcia, co się dzieje. Co mamy robić? Zacząłem rozglądać się dookoła w poszukiwaniu przedmiotów, o których mówił Jarek, ale niczego nie dostrzegłem. Arena była naprawdę duża i zapewne musiałbym się przejść dookoła, aby coś zauważyć. Tam leży ten kij bejsbolowy. Ale na chuj on nam. Może mamy nim... Zakażony! W tym momencie usłyszeliśmy krzyk. Momentalnie obróciliśmy się w kierunku kurtyny, zza której wyskoczył prosto w naszym kierunku zakażony. Co jest, kurwa? Napuścili na nas zakażonych? To ma być ten test? Obawiam się, że na tym to właśnie polega. Biegniemy.
Szukajcie przedmiotów, o których mówił. Młotki, kije, cokolwiek. Musimy się go pozbyć. Każdy ruszył w innym kierunku. Zakażony z początku nie wiedział, za kim ma biec. Niestety ostatecznie wybrał Paulinę. Nerwowo rozglądałem się dookoła w poszukiwaniu czegokolwiek, co mogłoby posłużyć mi jako narzędzie do ataku lub ewentualnej obrony. Jednocześnie zerkałem w stronę Pauliny, aby upewnić się, że nic jej nie grozi i utrzymuje w miarę bezpieczny dystans od zarażonego. Mam śrubokręt! Ja nie miałem nic. Kolejny obrót i... jest. Niewielki śrubokręt leżał kilka metrów po mojej lewej stronie. Dostrzegłem, że Paulina biegnie w moim kierunku. Tuż za nią pędził zakażony, wyciągając przed siebie ręce. Przemek i Witek znajdowali się nieco dalej, ale już pędzili w stronę zainfekowanego. Chwyciłem śrubokręt i stanąłem na wprost Pauliny. Gdy tylko dobiegnie, wbiję mu to ostrze prosto w ten zaserany łeb. Mikołaj, nie próbuj go atakować, najpierw go spowolnij! Ale jak? Postaraj się kopnąć go w brzuch albo nogi. Zdążymy dobiec, a we trójkę będziemy mieć większą szansę. To miało sens. Paulina zdążyła schować się za moimi plecami. Zakażony znajdował się może 3-4 metry ode mnie. Okej. Uwaga. Teraz. Solidny kopniak w okolice kolan powalił zakażonego na ziemię. Niestety, zapomniałem całkowicie, że to nie jest człowiek, który będzie teraz turlać się z bólu, a zakażony, żywy trup, który momentalnie zerwał się na równe nogi, wyciągając swoje łapska w moim kierunku. Nie zdążyłem w porę zareagować. Machnąłem ręką, w której trzymałem śrubokręt, ale zarażony zdążył ją złapać. Ryknął, chcąc zatopić swoje zęby w moim ramieniu. Już miałem wymierzyć mu solidny cios lewą ręką, lecz wtedy stało się to. Witek zatopił śrubokręt w spróchniałej czaszce nieumarlaka. Ten wydał z siebie kilka przeciągłych charknięć, po czym upadł na kolana. Rozległy się donośne brawa, które wypełniły każdą przestrzeń areny katowickiego spotka. Brawa, brawa, pierwszy poziom z 3 zaliczony. To była rozgrzewka. 1 zakażony, abyście szybko złapali zasady naszej zabawy. Teraz przechodzimy do poziomu 2. Wielkie brawa dla naszych dzielnych wojowników, żołnierzy. Rozpoczynamy poziom 2. W tym momencie kurtyny rozstąpiły się ponownie. Ja pierdolę. Serio? Serio. No to teraz musimy liczyć tylko na siebie. W naszym kierunku pędziło właśnie 4 zakażonych.